Dobry wieczór Państwu. Głos Obywatelski, Andrzej Poneta, zapraszam. Witamy dziś w studiu zapowiadanego Marka Niedźwieckiego. Pierwszy czwartek miesiąca. Rozpoczynamy naszą cykliczną batalię w walce o świadomość wśród społeczeństwa, szachową świadomość. O godzinie 21 zamieścimy materiał z naszej wizyty w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu. Myślę, że bardzo ciekawy materiał, nie tylko o szachach, ale w ogóle o tej wspaniałej szkole. Ja byłem, Marku, bardzo zaskoczony tym, ile ta szkoła oferuje dzieciom i jakie mądre dzieciaki w tej szkole się kształtuje tak naprawdę. Także o 21 zapraszam Państwa, lajkujcie, przesyłajcie, udostępniajcie, czy jak to się tam robi. Teraz, Mareczku, proszę bardzo, opowiedz nam, uzupełnij ten materiał, który nasi widzowie będą mogli o 21 obejrzeć. Opowiedz nam o systemie wynagradzania, tak? O systemie ocen, bo to chyba jest bardzo ważne i o tym powiedzieć zapomnieliśmy. Witam serdecznie Państwa. Właśnie w tym tygodniu byliśmy, tak jak już Andrzej powiedział, w Zespole Szkół Elektronicznych imienia Bohaterów Weselpratte. Jest to bardzo ciekawa szkoła, sam tytuł zobowiązuje. Obejrzeliśmy ciekawe wystawy związane z obroną Weselpratte. Ale głównym celem naszej dzisiejszej rozmowy jest opowiedzenie o szachach. Jak te szachy w tej szkole funkcjonują? W jaki sposób szkoła, uczniowie, nauczyciele zmobilizowali tak dużą ilość osób do udziału w tych mistrzostwach? Mianowicie, to już troszkę historii, mianowicie w 2018 roku w takich mistrzostwach w tej szkole startowało tylko 18 osób. Natomiast w 2019 roku do tych mistrzostw zgłosiło się ponad 200 osób. Wszyscy byli zaskoczeni taką ilością zgłoszeń, że szachy wzbudziły takie duże zainteresowanie. Do mnie zadzwonił mój wychowanek, Jakub Tomaszewski, z prośbą o wypożyczenie szachów. W momencie, kiedy powiedział, że taka ilość osób się zgłosiła, to stwierdziłem, że w całym Radomiu na pewno nie ma takiej ilości szachów, żeby móc zorganizować taki turniej szachowy dla takiej ilości osób. I zaproponowałem mu przeprowadzenie eliminacji. Eliminacje polegały na tym, że z moich książeczek ma w jednym posunięciu Jakub skserował 200 razy i dał do rozwiązania uczniom wszystkich, którzy się zgłosili. I oczywiście 50 osób, które najlepiej rozwiązały zadania, to te osoby właśnie wzięły udział w tych mistrzostwach. Był taki moment, kiedy jeden uczeń w ciągu 2 minut rozwiązał 12 zadań. Były to bardzo proste zdania, ma w jednym posunięciu, ale osoby, które nie uczestniczą w zajęciach szachowych gdzieś w klubach, mają problem jednak z rozwiązaniem takich zadań najprostszych. I co było powodem, że tak dużo osób się zgłosiło? Przeważnie organizatorzy, czy szkoły, czy kluby szachowe, związki szachowe organizują mistrzostwa, jakieś inne turnieje szachowe, to ustalają nagrody, puchary, medale, książki, ciekawe inne rzeczy. Natomiast w tej szkole pani dyrektor Magdalena Zalewska zaproponowała taki system wynagradzeń. Pierwsze 3 osoby dostają 6 cząstkowe do dziennika, następne osoby 5 i następne 4. I być może to spowodowało taki wzrost zainteresowania szachami. Widzimy więc, że szachy mają jednak dużo zwolenników. W szachy gra dużo osób, tylko ci szachiści nie są widoczni. Dlaczego? Dlatego, że jak czegoś nie ma w telewizji, to nie funkcjonuje w życiu. Wiemy o tym wszyscy, prawda? No, warto wspomnieć a propos tego, co mówisz. Mówiliśmy już o tym w zapowiedzi i w samym tym materiale filmowym z naszej eskapady do elektronika, że rok wcześniej zgłosiło się 18 uczestników, tak. Czyli to mówimy o roku 18, a w 19 tak. Było już 200. Już 200, tak. 200 uczestników, tak. 200 osób się zgłosiło. Progres niesamowity. Jest bardzo duży progres. Którym porównywalnie mógłby się tylko pochwalić chyba premier Mateusz Morawiecki, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w Polsce, tylko i wyłącznie, prawda?
Więc widzimy, że wzrost zainteresowania, ponowny wzrost, bo oczywiście trzeba pamiętać o tym, że szachy kiedyś, ja jak byłem małym dzieckiem, dużo bardziej były popularne niż teraz. Wynikało to pewnie z mniejszego rozwoju technologii chyba. Jednak mimo wszystko dzieci, rodzice mają dla nich mniej czasu i ten czas, który trzeba poświęcić na naukę szachów, rekompensują im elektroniką. Ale warto wracać do gry w szachy. Jeszcze jedna ważna rzecz. Prosił mnie ktoś, żeby cię zapytać, czy jednak mimo wszystko, ja jestem zwolennikiem, zostajemy przy tradycyjnej formie grze w szachy, czy możemy sobie grać właśnie na telefonach, komputerach? Ja bym został przy takim sposobie grania w szachy, gdzie jest kontakt rzeczywisty z przeciwnikiem, prawda? Bo pytało mnie o to sporo rodziców w ostatnim tygodniu. Czy można dzieciom te szachy proponować, żeby grały sobie nimi w telefonach? Myślę, że jednak nie tędy droga. Tak, lepsze są szachy jednak w rzeczywistości, wtedy kiedy jest partner. Dlaczego? Dlatego, że walka w szachy to nie tylko gra wariantów, to również walczą mózgi, walczą osobowości. Są takie sytuacje, kiedy ktoś zagra nietypowy ruch i przeciwnik przy szachownicy nie potrafi odpowiedzieć. Popełnia jakiś błąd i przegrywa partię. Dlatego też lepsze są takie szachy grane w rzeczywistości. One przygotowują lepiej w zasadzie do gry niż gry komputerowe. Wiadomo, że szachiści ci z wyższej półki nie tylko przygotowują się do turniejów, czy do Mistrzostw Świata, czy do innych turniejów, wykorzystując programy komputerowe. Na przykład arcymistrz Carlsen, mistrz świata, ma olbrzymi zestaw komputerów w pokoju i obojętnie gdzie jest, w jakimkolwiek państwie, mieście, ma bezpośrednie połączenie z tym zestawem komputerów i sobie, prawda, analizuje to wszystko. Będąc na różnych turniejach, uczestnicząc w różnych turniejach, zaobserwowałem, że dużo osób, czy to trenerzy, czy rodzice, mają na kolanach laptopy i oglądają w partię. Wiadomo, że żeby wygrać partię, to trzeba przygotować się do jakiegoś debiutu. I są takie sytuacje, gdzie trener na przykład całą noc analizuje partię i rano poddaje zawodnikowi, co ma zagrać, jaki wariant przeciwko danej osobie, prawda? I dużo jest takich ludzi właśnie, że z tymi laptopami na tych turniejach uczestniczą. No wiadomo, że w takim turnieju 9-dniowym po zakończonej partii zawodnicy mają czas wolny i wiedząc, mając rundę skojarzoną następnego dnia, mogą odpowiednio przygotować się do zawodnika. Czyli przygotować odpowiedni wariant, zaskoczyć jakąś nowinką, powiedzmy, opracowaną w zaciszu domowym. Wiadomo, że w normalnej partii szachowej trudno znaleźć dobrą odpowiedź na daną nowinkę. Były takie sytuacje, kiedy ta nowinka była obalana. Ale liczył się wynik jednak, prawda? Wynik się liczy tutaj. Jakie plany na najbliższe tygodnie? Roszady. Roszada. Czyli mamy 19 lutego, mamy kolejny turniej szachowy w Radomiku. To jest turniej w ramach Radomik Grand Prix 2020. To będą zawody imieniem świętego Kazimierza, patrona Radomia. To jest taki turniej, który organizowałem kiedyś w Radomiu. Natomiast w ubiegłym roku i w tym roku zmieniłem troszkę taką formułę tego turnieju. Mianowicie w tych szkołach, w których uczestniczę, uczę dzieci grać w szachy, organizuję konkursy szachowe właśnie z tych moich książeczek mat w jednym posunięciu. To będzie ten turniej. Natomiast w marcu, 13 marca, zorganizujemy mistrzostwa w szachach szkół radomskich, otwarte. Oczywiście każda szkoła będzie mogła z terenu ziemi radomskiej uczestniczyć w tych rozgrywkach. Będą to zawody 5-rundowe. Każdy z zawodników będzie miał pół godziny na rozegranie partii szachowej. W tych mistrzostwach można zrobić 5. lub 4. kategorię szachową. Jest takie tempo gry, właśnie jest to taki warunek, aby zawodnicy mieli możliwość wypełnienia tych norm okręgowych. Po zakończonych mistrzostwach, w tym samym dniu, po południu, zorganizujemy Mistrzostwa Seniorów Radomia. Będą to zawody rozgrywane systemem błyskawicznym, czyli każdy z zawodników dostanie 5 minut na rozegranie partii szachowej.
rozegramy 9 rund. I w sobotę, w niedzielę, 14 i 15 marca, będziemy mieli międzynarodowy memoriał szachowy rodziny Ulmów, zamordowanej przez Niemców podczas II wojny światowej za ratowanie Żydów. Jest to bardzo ważne wydarzenie. Chcemy w ten sposób oddać hołd tym ludziom, Polakom, którzy ratowali Żydów. 30 tysięcy Polaków zginęło. W Polsce jedynie Polacy ginęli, byli rozstrzeliwani przez Niemców za ratowanie Żydów. W innych państwach tego nie było. Czyli widzimy, że Polacy bardzo duży wkład wnieśli w ratowanie Żydów. I to powinno być docenione i my powinniśmy, organizując ten turniej, oddać ten hołd. I zapraszam wszystkich do udziału w tym memoriale. A jak to się odbywa, jeśli chodzi o przyszłe turnieje międzyszkolne? Jaki tu będzie porządek? Czy to też pod roszady podlega, to czy też... to już jest bezpośrednio związane z jakąś klasyfikacją szkolną? Tak, na razie klasyfikacji szkolnej nie było. W tamtym roku dowiedziałem się, że Szkolny Związek Sportowy ma przejąć organizację tych mistrzostw, ale po rozmowie z odpowiednimi władzami dowiedziałem się, że w tym roku Szkolny Związek Sportowy nie będzie organizatorem tych mistrzostw i dlatego też UKS Roszada wraz z Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętego Filipa Neri, mamy taką umowę z księdzem dyrektorem praskim podpisaną, że my będziemy robić te mistrzostwa i właśnie te mistrzostwa będą w Katoliku z samego rana. Jaki to będzie dzień dokładnie? To będzie piątek. To będzie piątek. Czyli mamy, można powiedzieć, taki maraton. Piątek mistrzostwa, rano mistrzostwa szkół, w piątek po południu mistrzostwa Rada Miast Seniorów, w sobotę, nie, w niedzielę memoriał szachowy. No w tym memoriale będzie można zrobić już kategorie okręgowe trzecie i drugie, gdyż każdy z zawodników rozegra 7 rund po godzinę na zawodnika. To jest taki warunek, żeby uzyskać nawet drugą kategorię szachową. I tu są ograniczenia, jeżeli chodzi o rankingi FIDOWSKie i PZ Szachu. Mianowicie będą mogli w memoriale uczestniczyć zawodnicy z pierwszą kategorią szachową. Ranking maksimum 2000. I drugie założenie, drugi warunek, ranking FIDE nie większy niż 1800. I to będzie się klasyfikowało w ogólnopolskim jakimś rankingu, tak jak mówisz, w jakiejś tabeli, tak? Tak, w ogólnopolskim rankingu. Poza tym ten turniej zgłoszony jest do FIDE, to jest taka międzynarodowa organizacja szachowa. Już to jest na stronie FIDOWSKiej i każda osoba, każdy szachista, który jest zainteresowany szachami, może zobaczyć, że w Radomiu jest taki memoriał szachowy. No jest duża nagroda, zaplanowaliśmy 1100 zł. Są duże nagrody i chcemy dążyć do tego, żeby każdy uczestnik turnieju otrzymał jakąś nagrodę. Mam już 60 książek różnych, bardzo ciekawe pozycje, z Muzeum Ulmu w Markowej. Mam zapewnienie, że dostanę 7 książek, 7 nagród. Również mamy już zapewnienie, zgodę dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej oddziału w Lublinie, pana Krzysztofika, że przyjmie patron honorowy, również ufunduje nagrody, jak również będą gadżety typu pendrive, smycze, inne jeszcze elementy reklamujące IPN. A na jakiej zasadzie współpracujesz z nauczycielami? W jaki sposób? Czy oni się sami do ciebie zgłaszają? Czy ty próbujesz stworzyć taki katalog nauczycieli, żeby rozszerzać taką działalność, czy rozszerzać taką ligę, jaką, można powiedzieć, obserwowaliśmy ostatnio w zespole szkół elektronicznych w Radomiu? Znaczy, to jest różnie. Współpraca ze szkołami to już współpracuję od bardzo wielu lat, to już około 20 lat, jak to bo wiemy, pamięć. Że osiedle Potok masz ogarnięte. Słyszymy Katolickie Liceum Ogólnokształcące, tak. Słyszymy elektronik, więc tak na... Kwadrat, tak, na Żywowskiej. Także to wszystko się w okręgu praktycznie dwóch, trzech ulic mieści. A co gdzieś dalej? Jest jakaś ekspansja zamysłu szachowego? Są jeszcze w Młodzieżowym Domu Kultury na Słowackiego. Mój kolega prowadzi zajęcia szachowe. Również Angelika Mąkosa, później artystyczny do Daszyńskiego 5, prowadzi zajęcia. Poza tym ja w kilku szkołach tak samo uczestniczę, rozwijam koła szachowe UKS Roszada. To są szkoły 29 na ulicy Ceglanej 14, szkoła numer 26 na ulicy Wosińskiej 125. Również jest to szóstka na ulicy Rapackiego.
i szkoła numer 11 na ulicy Gagarina na Ustroniu. Czyli jest dużo rozrzut. Praktycznie w każdej szkole zauważyłem, że jest grupa osób, które grają w szachy i grupa osób, które chcą dalej kontynuować i rozwijać się szachowo. I muszę zauważyć, że są to bardzo zdolne osoby, tylko nie uczestniczą w tych turniejach szachowych, gdzie można zdobywać kategorie szachowe, z uwagi na to, że po prostu rodzice nie mają czasu, żeby uczestniczyć, żeby wozić dzieci na te turnieje. No wiadomo, że działki, jakieś tam inne wyjazdy, prawda? I tu nie chcą poświęcać zbyt dużo czasu na rozwój swoich pupilów. Natomiast w szkołach, tak jak powiedziałem, jest, w każdej szkole jest grupa osób. I wymyśliłem, by zorganizować mistrzostwa każdej szkoły podstawowej i nie tylko. I wtedy byśmy zobaczyli, ile osób faktycznie gra w szachy. No bo dzieci uczą się grać w szachy z wykorzystaniem komputerów nawet. Był taki przypadek, kiedy pytam się dziecka, skąd się nauczyłeś grać w szachy? Mama, nie, z komputer, jak to z komputer? Tak, no bo sobie klikam i nauczyłem się. Czyli ten komputer też jest jednak potrzebny, prawda? Bo wiadomo, że jeżeli człowiek nie ma dostępu do książki, do klubu szachowego, nie ma kontaktu z internetem, no to musi korzystać z takich pomocy typu internet, komputer. Są programy komputerowe, na płytach CD, w internecie jest cała masa takich szkół szachowych, na YouTubie można sobie obejrzeć tak samo bardzo ciekawe lekcje. A ze szkołami to, tak jak już zaznaczyłem, od kilkunastu lat współpracuję. I pierwszą taką szkołą to była szkoła na ulicy Jarzyńskiego, na Jarzyńskiego, to imieniem Piłsudskiego, tak? I tam był dyrektorem mój kolega, Sławomir Adamiec. I właśnie od tego się zaczęła ta współpraca ze szkołami. W pewnym momencie był taki program powszechnej gry w szachy. To jeszcze wiceprezydentem był wtedy Ryszard Fałek. On wymyślił taką historię, żeby w każdej szkole były prowadzone zajęcia szachowe. I my z kolegą Arkadiuszem Kądzielą przeszkoliliśmy ponad 350 nauczycieli, przeważnie to były nauczycielki, w tej grze. Dyrektor wydał taką decyzję, by, wiceprezydent w zasadzie, by każda szkoła wytypowała nauczycielkę, która będzie koordynatorem tych wszystkich wydarzeń szachowych. I mając te adresy internetowe, ja wysyłam do tych ludzi, do tych nauczycielek, wszystkie informacje związane z turniejami szachowymi, promocją szachów, prawda, i tak dalej. Także tak to wygląda w Radomiu. Po ostatnim naszym pikniku szachowym, ostatnim i jedynym jak do tej pory, z września zeszłego roku w Muzeum Wsi Radomskiej, kilka osób mnie zapytało, czy jest możliwość w miesiącach ciepłych zorganizować jakieś większe symultany w Radomiu. Co ty na to? Jak się do tego ustosunkowujesz? Może byśmy to na rynku w Radomiu zrobili, spróbowali ożywić ten rynek odrobinę tu gdzieś w naszej części Starówki. Co ty na to? Jak to widzisz? Może widzowie, którzy nas oglądają bądź będą nas oglądać, bo wiem, że masz zamiar udostępnić to na większości portali szachowych w Polsce. Może by się zgłosili? Może byśmy zrobili z tego jakiś fajny radomski turniej. Taki ogólnopolski. Znaczy, na pewno, czy jest dużo roboty przy czymś tak? Znaczy, są różne formy promocji szachów. Może to być symultana szachowa na rynku. Jest to po prostu rynek radomski, trzeba ożywić jednak. My, organizując Kapitan Kultury Szachowej, analizowaliśmy, w którym lokalu mamy się spotykać. I stwierdziliśmy, że ten radomski rynek trzeba ożywić. I wybraliśmy restaurację w hotelu Nichilnowi. I tam w każdy czwartek, każdego miesiąca o godzinie 17 mamy spotkania Kapituły Kultury Szachowej. I tam rozmawiamy o szachach, przychodzą różne osoby, dyskutujemy, dzielimy się swoimi pomysłami, jakieś ciekawe pomysły rozważamy. I na tym rynku właśnie możemy zorganizować symultanę szachową. Zaprosić możemy jakiegoś arcymistrza, ewentualnie któryś z zawodników radomskich może też taką symultanę rozegrać, z tym, że muszą być spełnione pewne warunki. Mianowicie symultanista musi być o dwie kategorie wyższy, to znaczy chodzi o tą siłę gry.
niż osoby, które uczestniczą w symultanie. Czyli zawodnik mający pierwszą kategorię szachową jako symultanista może rozgrywać symultany z maksymalnie trzecią kategorią szachową. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przyjdą szachiści z dwójkami, to być może on przegra tę symultanę. No bo to już dwójki też grają czasami w sile pierwszej kategorii szachowej. A dużo z Radomiu mamy takich zawodników? Jest kilku zawodników z pierwszą kategorią szachową, z tym, że praktycznie wszyscy grają w klubach ościennych województw, typu Strachowice, Skarżysko, Bliżyn. Natomiast w radomskich klubach, chodzi mi na przykład o UKS Roszyle czy MDEK, no nie ma takich silnych zawodników. No ostatnio w Muzeum Wsi Radomskiej mieliśmy przedstawicieli ze Skarczyska, tak i z Kielc. Pamiętasz, rozmawialiśmy z nimi, nie wiem, czy byłeś przy tej rozmowie z boku. Wtedy toczyli, chyba Bogdan Morkisz toczył bój z Korwinem Mikke akurat i mówili, że oni przyjechali specjalnie na taką imprezę. Także w waszym środowisku, w waszej rodzinie na pewno się to szybko rozejdzie. Jest to do zrobienia. Tym bardziej, że mamy bazę wypadową z Nichilnowi, z tego co mówisz, na rynek, na płytę rynku. Tak. Bo ja bym był bardzo za tym i sercem jestem tu na naszej radomskiej starówce, żebyśmy to zrobili tutaj na przykład, w jakichś takich miesiącach może nie wakacyjnych, bo wtedy ludzi jest mniej w Radomiu, ale ciepłych już przed wakacjami, letnich wręcz, powiedzmy, że pierwszy, drugi weekend czerwca, pomyślmy na tym, może Państwo wysuniecie jakieś propozycje, którzy tutaj nas oglądają. To może być Dzień Dziecka, to na mogą przykład. Być Dni Radomia, to właśnie. Może być 3 maja, święto praktycznie tak samo. Także okazja może być dowolny dzień tygodnia, sobota, niedziela, nie ma problemu. Dowolny dzień tygodnia pod warunkiem, że będzie to sobota bądź niedziela. Tak. Tak jak z kolorami, każdy jest śliczny pod warunkiem, że jest czarny. I dobrze byłoby, żeby to było pod namiotami. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nie będziemy uniezależnieni od ewentualnych opadów atmosferycznych. Jeżeli ten sprzęt będziemy mieli pod namiotami, to deszczyk będzie padał, to będziemy rozgrywać. Mamy namiot głosu obywatelskiego, poprosimy o ze 2 bądź 3 namioty, żeby nas wsparł Urząd Miejski, który się teraz przecież mieści, więc daleko nie będą mieli. Tylko także naprawdę tam. Warto by było o tym pomyśleć. Będziemy kończyć, drodzy Państwo, ze względu na to, że wydaje mi się dzisiejszym głównym smaczkiem to jest ten reportaż z zespołu szkół energetycznych. Elektronicznych, przepraszam, tak. Coś się zagmatwałem zbyt bardzo. To też będziemy chyba Państwa odsyłać w tej chwili na krótki odpoczynek o 21:00. Bądźcie z nami, wprawdzie to nie będzie na żywo relacja, to będzie retransmisja, ale wydaje mi się, że warto to obejrzeć i myślę, że taki pomysł mi wpadł do głowy, jeśli spodoba się taki materiał dyrektorom naszych szkół, a w naszych radomskich szkołach wiem, że jest bardzo dużo do zaoferowania młodzieży, żebyśmy pokazywali to, co się dzieje na naszym radomskim rynku, w ogóle na naszym polskim rynku, to można by kilka takich reportaży zrobić z innych szkół. Jedyne, co mnie uderzyło po tym reportażu, jak rozmawiałem, nie będę mówił chyba z kim, ale z wieloma osobami, to, że tych najzdolniejszych zabierają nam albo już ze szkół na zasadzie wymian studenckich i tam już korporacje kładą na nich łapę, a już na pewno z początkowych lat studiów, jak znajdują takich gości, zdolnych tak, takich geniuszy, których spotkaliśmy w zespole szkół elektronicznych, to nad nimi, na nich kładą łapę właśnie zagraniczne korporacje i ci ludzie już nie wracają do Polski. Nie tylko do Radomia, ale i do Polski. I to jest słabe i nad tym też należałoby się pochylić, bo tak jak zasoby naturalne są oczkiem w tej chwili, czy języczkiem uwagi i różnego rodzaju specjaliści wojska w obcych mundurach tutaj się kręcą i te bazy są organizowane w miejscach akurat tam, gdzie te złoża leżą, więc najłatwiej jest zrobić odwiert i sprawdzić, jak się jest otoczonym przez wojsko, tak, i nikt nie ma, to jest eksterytorialny wtedy teren. To też wydaje mi się, że tak samo ważna jest ta grabież z zasobów naturalnych, czyli tej najzdolniejszej części młodzieży, którą nadal mamy, bo powtarzam, to co widziałem, to co oni pokazali, na tym reportażu nie ma wszystkiego, ale Państwo będziecie mogli zauważyć przynajmniej zarys tego, co my tam widzieliśmy, to naprawdę warto by się było nad tym zastanowić. I czasami cel krótkotrwały, że jest mi teraz dobrze, zarobię te parę tysięcy euro, no podług celu takiego całego narodu, celu patriotycznego jest żaden. A tu się chyba nikt nad tym nie pochyla i nauczyciele też chętnie wysyłają na różnego rodzaju Erasmusy. Ja nie mówię, że to jest złe, ale to też powinno być w inny sposób troszeczkę regulowane.
żeby także, te osoby wracały z powrotem na przykład, do Polski. Na przykład, tak? Skoro tu dostają wykształcenie, skoro ta ziemia ich wychowała, skoro to są nasze geny, ktoś kiedyś powiedział, że Słowianko, szanuj swoje geny, tak? I to samo jest, szanujmy swoje dzieci. Stąd ten program. Nie będziemy tylko płakać, narzekać, drodzy Państwo, jest o co walczyć, jest z czego bronić. Naszym największym zasobem to jest właśnie jednak mimo wszystko chyba mądre społeczeństwo, mądra młodzież, przynajmniej w części i zdolna, przynajmniej w części. To jest przyszłość naszego narodu. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze odrobinę patriotyzmu i rozmiłowanie do ojczyzny, to naprawdę jest o co walczyć. To jest ta nasza praca u podstaw, to jest ta walka na dole, nie tylko główna polityka, której odpuścić nie wolno, bo jednak mimo wszystko oni tam decydują od nas. To są te dwie nogi, o których ja bardzo często mówię, że żeby trzymać dobrą pozycję, czy to jest człowiek, czy sportowiec, człowiek, który jest sportowcem, zwykłym cywilem czy żołnierzem, musi stać na dwóch nogach, bo na jednej się zawsze wywróci, jakby nie był mocny. Także, drodzy Państwo, musi być ta równowaga pomiędzy wielką polityką, a tym, co się dzieje na dole. I głos obywatelski na miarę swoich możliwości próbuje to robić. Następną jeszcze sprawą dla Was, drodzy nie tylko nauczyciele, bo widzę, że tu się nauczyciele uruchomili, Tomek Mazurkiewicz, jeszcze przeczytam ten cytat a propos szachów, napisał, że nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni. Paul Morphy chyba tak napisał. Więc, drodzy Państwo, warto, niewiele potrzeba, szachy są na wyciągnięcie ręki, poświęcenie czasu odpowiedniej ilości dzieciom, to już jest coś cięższego, ale też musimy się jako rodzice z tym zmierzyć, jako nauczyciele. Także pozdrawiam Was, moi drodzy, trzymamy za Was kciuki, mówię o nauczycielach, mówię o ludziach, którzy będą propagować tutaj wartości nie tylko związane z grą w szachy, ale wartości w ogóle z rozwojem, z logiki, ale i patriotyzmu. I drodzy Państwo, zapraszamy na godzinę 21, tak? Tak. A my się widzimy, ja się z Państwem widzę wcześniej, z Markiem się widzimy na pewno za miesiąc, w pierwszy czwartek kolejnego miesiąca, to już będzie marzec, więc może będzie zima. Jeszcze, nie wiadomo może co będzie. Może już będzie zima. A my się postaramy, mieliśmy się widzieć w poniedziałek z Tomkiem Gryguciem, z panem Tomaszem Gryguciem, panem nikt, ale przełożył to spotkanie i program na kolejny poniedziałek. Więc jeżeli nic się do tego czasu nie zmieni, zapraszam, będę Państwa informował. Ja tymczasem życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na 21 na kanał Głosu Obywatelskiego. Ja też chciałbym, żebyście Państwo, szachiści, działacze, szachowi, rodzice, skorzystali z naszych pomysłów radomskich. Jeżeli wprowadzicie takie nagrody, to zobaczycie, ile tych dzieci gra w szachy. Naprawdę, warto skorzystać z naszych pomysłów. Dziękuję serdecznie i zapraszam w czwartek za miesiąc.